Dzień dobry, dzisiaj Canon EOS 650D, nowa lustrzanka Canona z linii amatorskiej, ale pełna fajnych, ciekawych funkcji, zaraz zobaczymy. Pierwsza rzecz, która na pewno zwraca uwagę przy Canonie 650D, to tył. Mianowicie, co my tu mamy? Mamy odchylany, obracany ekran. To pierwsza sprawa. Co więcej, ten ekran jest, uwaga, dotykowy. I tutaj oczywiście wszyscy profesjonaliści umierają, odpadają i wychodzą. Natomiast wszyscy amatorzy są zachwyceni. Dlaczego? Dlatego, że dostęp do funkcji jest po prostu bardzo wygodny. Wszystko, co możemy zmienić albo tradycyjnie tutaj bawiąc się różnymi elementami, albo paluszkiem. Możemy sobie zmienić chociażby przy użyciu palca, wybierając funkcję, przestawiamy ją później pokrętłem. Możemy również zablokować ten ekranik, tak żeby nam to nie przeszkadzało przy robieniu zdjęć. To jest oczywiście, wynika z tego, że w tej chwili, jeżeli będę robił zdjęcie i dotknę tutaj nosem, policzkiem czy coś, nie chciałbym, żeby się wszystko przestawiło. Odblokujemy ekran albo tu, albo tu, jedno naciśnięcie i dostęp do wszystkiego. Dużo podpowiedzi, oczywiście profesjonaliści nie lubią ich, oczywiście amatorzy doceniają. Trzeba pamiętać, to jest aparat amatorski i pod to jest konfigurowany. Co ważne, to jest szkło, tak jak w smartfonie. To ważne, bo dzięki temu nie dość, że obraz jest bardzo dobrej jakości, to jest 1000 pikseli, to w dodatku ekran jest bardzo responsywny. Rzeczywiście reaguje doskonale, nie ma czegoś takiego jak w starych ekranach, gdzie trzeba było przyciskać paluchem, przesuwać. Super. Canon 650D to jest aparat dla amatorów. To jest lustrzanka, bardzo porządnie zrobiona lustrzanka, ale trzeba pamiętać, że taki aparat jest przeznaczony nawet nie dla półprofesjonalistów, chociaż oni też się odnajdą. Dlaczego? Tu jest mnóstwo rzeczy, które się przydadzą zwykłemu człowiekowi, który miał do tej pory do czynienia z małpkami. No, wiadomo, tryby, poza trybem automatycznym, który już nie pozwala nam o niczym zdecydować, mamy szereg takich rzeczy jak portretowy, makro i tak dalej. Tutaj jest bardzo jasny opis. Małe odległości do zbliżeń, możemy sobie przestawić, coś wyregulować bardzo łatwo. Kolejna sprawa, którą możemy zrobić, która jest bardzo wygodna, to jest możliwość edycji zdjęcia już zrobionego. Czyli na przykład, jeżeli ktoś kocha Instagram, to nawet, uwaga, może się tutaj odnaleźć w ten sposób, że znajdzie sobie, proszę bardzo, efekt aparatu zabawki. I tu możemy zmieniać odcienie tak, żeby to wyglądało jak z jakiegoś starego łomu albo czegoś takiego. Takich funkcji jest bardzo dużo. To plus dotykowy ekran, plus rozsądna cena tego aparatu sprawia, że to jest po prostu pierwsza lustrzanka, którą ktoś wybierze i pewnie będzie z tego bardzo zadowolony. Sprawa, która w lustrzankach jest już dostępna od dłuższego czasu, ale wciąż wielu zaskakuje, to jest tryb Live View, czyli podnosimy lustro i nagle aparat zaczyna się zachowywać tak, jakby był aparatem nie lustrzanką, tylko takim zwykłym, gdzie od razu można dotrzeć do matrycy. Czyli innymi słowy, kadrujemy, robimy zdjęcie, korzystając z tego ekranu. Czy to jest wygodne? W pewnych sytuacjach na pewno przy jednym zastosowaniu, o którym za chwilę. Ale to jest po prostu bardzo przyjazne dla tych ludzi, którzy nie chcą z jakichś względów przykładać oka, bo im się na przykład źle kadruje, wystarczy jedno wciśnięcie przycisku i mamy taki obraz. Bardzo wygodna funkcja moim zdaniem. Rzecz, która ten aparat na pewno wyróżnia, to doskonały tryb robienia filmów. Przełączamy tutaj w tryb filmowy, lustro jest podnoszone. W tym momencie możemy kręcić filmy, ale też jednocześnie robić zdjęcie, jeśli nam na tym zależy. To kręcenie filmów to coraz częściej pojawiająca się w lustrzankach funkcja. Do niedawna były problemy, przegrzewała się matryca. Tutaj ten aparat radzi sobie dobrze, chociaż wymaga do tego na pewno bardzo szybkiej karty. My mamy kartę, która no, troszkę nam już zwalniała. Zdarza się wtedy, że aparat przerywa nagrywanie po kilkunastu sekundach. Ale cóż, to pozwala na kręcenie filmów zupełnie innej jakości niż zwykłe kamery. Chodzi o to, że przede wszystkim dysponujemy płynnym zoomem i też ustawieniem ostrości, która po prostu działa tak, że możemy sobie pozwolić chociażby na głębię ostrości. To daje efekty zupełnie inne, znacznie lepsze niż zwykła kamera. Canon już od dawna wydaje kolejne aparaty swojej amatorskiej serii. 650D nie różni się jakoś zasadniczo, chociaż jest kilka zmian. Przede wszystkim autofokus. Obiektywy z oznaczeniem
STM obsługują nowy tryb autofokusa, który jest, tak mówiąc po ludzku, znacznie szybszy i bardziej precyzyjny. Co to oznacza? To oznacza, że przykładamy aparat do oka i robimy zdjęcie. 0,3 sekundy w dobrym świetle, około 0,5 sekundy w gorszym świetle na ustawienie ostrości, to jest całkiem niezły czas. Więc tutaj sobie na pewno z tym świetnie radzi ten Canon. Co my tu jeszcze mamy? Mamy nowy rodzaj matrycy, która powiedzmy sobie daje mniej szumów. Przy ISO 1600 wciąż tych szumów za bardzo nie widać. Matryca to jest 18 megapikseli. Na szczęście Canon jakoś sobie odpuścił wyścig megapikselowy, w którym inni producenci biorą udział. To 18 megapikseli zupełnie wydaje nam się wystarczy, więc mamy troszkę lepszą matrycę, troszkę szybszy zoom, no i ten ekran dotykowy. To są takie podstawowe nowości w tym aparacie. Nic szczególnie przebojowego, natomiast bardzo solidnie zrobiony aparat. Oczywiście jest tu plastik, bo to amatorska linia, ale ten plastik jest świetnie spasowany, wszystko pięknie wygląda. Oczywiście profesjonaliści się oburzą, oczywiście amatorzy będą zadowoleni, także to jest aparat amatorski. To, co najbardziej polubiliśmy w Canonie 650D, to po pierwsze świetny dotykowy ekran, po drugie dużo funkcji, które sprawiają, że ten aparat jest bardzo przyjazny, i po trzecie bardzo fajna funkcja robienia filmów.